Hammer's end is upon us. You have to go back. Siłownia i w ogóle wszystkie takie rzeczy skupione na naszym wyglądzie też, no bo siłownia to jest oczywiście sprawność, przede wszystkim i siła, ale też wygląd jest decydujący. Często wygląd nas motywuje. Powoduje, jak się nie jest ostrożnym, to zaburza nasze postrzeganie samych siebie. To tak jak z odchudzaniem intensywnym, więc trzeba uważać. Jest dużo zagrożeń. Trzeba być świadomym tych zagrożeń, ale no świata nie zmienisz. Swoją drogą to też mam takie przemyślenia, że o ile siłownia jest ważna w życiu młodego człowieka, żeby ćwiczyć, to powiedziałbym, że w życiu starszego gościa, takiego jak ja, jest jeszcze ważniejsza. Że po 40 to jest ważny moment, żeby jednak zacząć ćwiczyć. I właśnie podnoszenie ciężarów jest istotne, bo to też wpływa na gęstość kości i ten cały proces starzenia podejrzewam, że odsuwa w czasie. No i też daje takie poczucie satysfakcji jednak. Człowiek, w ogóle ćwiczenia fizyczne poprawiają samopoczucie. To chyba ewidentnie, to nawet nie trzeba udowadniać za bardzo, nie? Czy ja jestem szczęśliwy? O, panie, to jest interesujące. Dużo o tym myślę ostatnio. Zresztą jeszcze jak oglądałem ten film Stanowskiego i słuchałem paru rzeczy. Czego ja słuchałem? A, słuchałem paru interesujących podcastów na ten temat. Musiałbym to rozrysować. Pytanie, czy jestem szczęśliwy. Wydaje mi się, że jest taki trójkąt. To jest koncepcja, nad którą dopiero sam układam w głowie. Że jest taki trójkąt i na wierzchołkach tego trójkąta są trzy takie koncepcje. Szczęście, sława i sukces. I że człowiek balansuje między tymi trzema wierzchołkami trójkąta. I im bardziej ciągnie w stronę szczęścia, tym lepiej. Ale też trzeba pamiętać, że samo szczęście to nie wszystko? Nie? Że też... jest tak, właściwie bardzo istotne jest to, że nie wierzę w sus... Jak to powiedzieć ładnie? Że jeżeli masz tylko sukces, albo jeżeli masz tylko sławę, to ci zawsze będzie szczęścia brakowało. Albo że jeżeli jesteś skupiony tylko na sukcesie i tylko na sławie, to nigdy nie będziesz szczęśliwy. Że trzeba znaleźć równowagę między jednym a drugim. I że kiedy zaczynasz się w życiu już kierować rozsądkiem, a nie jakimiś takimi biologicznymi potrzebami, to zaczynasz wyłapywać to, że czasami trzeba odpuścić walkę o sukces i się skupić na budowaniu czegoś innego. Sława tu nie pasuje? Sukces i sława? No wyobraźcie sobie ten trójkąt. Nie wiem, jak to opisać. Trójkąt i na wierzchołkach są te trzy koncepcje. Na górze sukces, po prawej stronie sława, na dole, po lewej stronie szczęście. I stawiacie kółko wewnątrz tego trójkąta i stawiacie to kółko tam, gdzie waszym zdaniem jesteście w danym momencie w życiu. I że to kółko można przesuwać, ale nie można mieć wszystkiego. Jak masz za dużo sukcesu, to masz mniej szczęścia. Jak masz za dużo sławy, to też masz mniej szczęścia. Można być po środku, mieć trochę tego i trochę tego. Pewnie tak jest najbezpieczniej. Jak u mnie z tym trójkątem? Wydaje mi się, właśnie nie wiem, tak do końca. Wydaje mi się, że udało mi się zbalansować trochę, bo mam trochę rozpoznawalności, mam niewątpliwie trochę sukcesu, ale i mam też bardzo dużo radości, mam rodzinę fajną. Więc powiedziałbym, że dobrze mi się udało to wszystko poukładać, ale to nigdy nie wiadomo. Nie? W życiu człowieka często się oszukujemy, często jest bardzo dużo pozorów, widzimy rzeczy, których nie ma, tylko dlatego, że chcemy, żeby tam były. Więc ja raczej mam zaufanie do swoich decyzji i wyborów, których dokonałem, ale zawsze trzeba zakładać, że nie wiemy wszystkiego i nie rozumiemy wszystkiego. Głęboko wierzę, że należy poruszać się w stronę szczęścia, ale też wierzę, że nie wolno zapominać o sukcesie w tym. Że jak będziesz za bardzo się skupiał na szczęściu, to wylądujesz na ulicy, będziesz stał na skrzynce i opowiadał ludziom o tym, że warto być szczęśliwym, a nic nie będziesz miał, że tam gdzieś trzeba to znaleźć. Czemu sława? Kto tego potrzebuje? O, panie, jakie pytanie ciekawe. Okazuje się, że bardzo dużo osób poszukuje sławy. Jakby powiedziałbym, że funkcjonowanie social mediów współczesne opiera się głównie na tym, że wszyscy chcą być sławni. I nawet gdybyśmy... To nie jest tak, że ja tutaj obnażam prawdy jakieś. Chyba w zupełnie spokojnej rozmowie możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że sława i szczęście nie idą w parze. Że możesz mieć sławę i sukces, ale sławę i szczęście trudno sobie wyobrazić. Sława to jest ogromna presja i wszyscy cię obserwują, wszyscy cię podważają i tam... Jak zapomina, kim jest, bardzo często. Myślę, że nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby być tak bardzo rozpoznawalni. Że w normalnych takich relacjach człowiek ma trochę sympatii, ma trochę antypatii, spotyka się z takimi normalnymi rzeczami. Nie?
że jest ktoś, kto go lubi wśród znajomych, ktoś, kto go nie lubi, ktoś, kto go szanuje, ktoś, kto go nie szanuje. I to jest rzecz absolutnie normalna. Natomiast jak się osiągnie jakiś tam poziom rozpoznawalności, taki powyżej normy, to nagle zostają zaburzone te takie typowe rzeczy, które nas kształtują. Nagle ni stąd, ni zowąd jest zbyt wiele osób, które nas lubią. Albo, jeszcze gorzej, jest za dużo osób, które nas bardzo nie lubią. W różny sposób można budować sławę. Nie? Można budować sławę jak Doda, albo jak Karolin Derpiński. Że na takiej trochę kontrowersji, że nieważne co mówią, ważne żeby mówili. I to raczej nie przynosi pozytywnych efektów. Ale też z drugiej strony, jak zbyt wiele osób cię lubi bez powodu, to też człowiekowi odbija. Pewnie. Więc sława i szczęście raczej w parze nigdy nie będą szły. Ale chyba wszyscy się oszukujemy bardzo często, nie? Że chcemy głęboko wierzyć, że jak ktoś jest sławny, to na pewno jest szczęśliwy, że wszyscy go lubią. Ale podświadomie wiemy, że wcale wszyscy go nie lubią, tylko się ludziom opłaca lubić taką sławną osobę. Człowiek sobie to pewnie boleśnie uświadamia. Jak sobie popatrzycie na te dramy internetowe, nie? Te wszystkie fejmy i tak dalej, to bardzo dużo jest właśnie takich sytuacji, że komuś się wydawało, że ma dobrych kolegów, dobrych znajomych, a potem się okazało, że to tylko interesy ich łączyły. To tak te sytuacje z Boxdelem często się zdarzają, że ludzie, którzy myśleli, że są jego kumplami, nagle okazuje się, że wcale nie byli, tylko zarabiali kasę i warto było mieć z nimi relacje, a potem jak już przestali zarabiać, no to całe to kumpelstwo szlak trafił. Ta rzeczywistość jest bardzo... niewiele ma wspólnego z prawdą, z autentycznością, nie? Paradoksalnie staram się odcinać od tej pato influencerki i w zasadzie za wszelką cenę chciałbym uniknąć utraty prywatności. No to jest rozsądne podejście, nie? Ale też trzeba wiedzieć, trzeba siebie znać bardzo dobrze. To tak jak z moim graniem w multiplayery, w gry kompetytywne, nie? Z jednej strony ja sobie mówię tak, nie lubię grać w gry kompetytywne, bo nie ma się sensu spinać, to są nerwy, to jest toksyczne i będziesz się tylko źle czuł, jest w tym dużo prawdy. Ale głębsza prawda jest taka, że nie lubię gier kompetytywnych, bo jestem wyraźnie słabszy od innych. I sobie szukam takich powodów, które sprawią, że będę lepiej o sobie myślał, a nie gorzej. Nie? Bo myśleć o sobie, za słaby jestem, to źle. Ale myśleć o sobie, jestem rozsądny i unikam rzeczy, które sprawią, że się źle czuję, no to dobrze o sobie myślę. Ten sam efekt, nie? Ale zupełnie inny sposób myślenia na temat swoich wyborów. Tak samo jest ze sławą czasami. Mówię sobie, że nie chcę być sławny, bo to jest rozsądne i dzięki temu uważam, że jestem rozsądniejszy i myślę logicznie, ale z drugiej strony mogę myśleć, że może nie mam walorów, nie? I lepiej myśleć o sobie, że to jest świadomy wybór, a nie brak walorów. Wszystko sprowadza się do takiego głębokiego zrozumienia. Są straszne takie trywialne rzeczy, jak mam czasami wrażenie, opowiadam. Głębokiego zrozumienia, kim jesteśmy, czego tak naprawdę pragniemy. Wcale nie dziwię, że wybrałem paladyna na dzień dobry. Ja lubię ratować damy w opresjach. Dzisiaj tak się obelżywie mówi o takich ludziach, którzy lubią ratować damy w opresji. Się mówi o nich simpy. Zabawne to wszystko jest. Z jednej strony mówi się o pewnej takiej sympatii do tradycyjnych męskich wartości, czyli właśnie rodzina, pomaganie ludziom, troszczenie się o kobiety. A potem jak człowiek jeżeli człowiek wykazuje takie zainteresowania w internecie, to go nazywają simpem. Simp to jest podporządkowanie się kobiecie w 100%, a nie ratowanie jej. A okej. Nie mówmy od razu o ratowaniu, bo to takie sprawia wrażenie, jakby kobiety trzeba było za wszelką cenę ratować. Nie wszystkie i nie zawsze, to nie to chciałem powiedzieć. Ale czasami właśnie jak masz takie podejście pozytywne albo starasz się dostrzec w kimś te pozytywne cechy i tym ktośiem akurat jest kobieta, to cię ludzie zaatakują, że jesteś simpem i że to dlatego. Natomiast jeżeli tą samą zasadę zastosujesz wobec faceta, to jest odrobinę więcej wyrozumiałości. Wszystko, proszę państwa, w wersji skrajnej jest niewłaściwe. Kobiety należy traktować z szacunkiem i z miłością, ale jak się przesadzi, to się zaczyna zamieniać w uległość i poddaństwo i to jest niewłaściwe. Tak samo jak z wódką, proszę państwa. Jak się napije trochę wódki na imprezie, i jest z kolegami, i jest śmiesznie, jest zabawnie, i wszyscy się dobrze bawią, i nawet głowa nie boli. Ale jak się przesadzi, to boli głowa, się pożygasz, zapomniałeś co robiłeś, obmacasz cudzą żonę. Niedobrze jest. Wszystko to jest pewnego rodzaju spektrum. I trzeba się na tym spektrum poruszać rozważnie, po tym spektrum.
I trzeba też pamiętać, no to też jest tak, że no, właśnie kolejny problem funkcjonowania trochę publicznie, że nie dosyć, że ty sam podejmujesz decyzję i sam musisz je oceniać rozsądnie, to też jest mnóstwo ludzi, którzy ciebie oceniają i ci podważają twoje decyzje. I zaczynasz mieć wątpliwości, nawet sam wobec siebie. To jest też takie dodatkowe zagrożenie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w internecie, o którym nie wspomniałem wcześniej, w ogóle jakby o rozpoznawalność, że dokonujesz różnych wyborów w życiu i wydaje ci się, że te wybory są rozsądne, kierujesz się logiką, ale mnóstwo ludzi jest, którzy nie rozumieją twoich decyzji i podważają twoją decyzję do tego stopnia, że ty zaczynasz sam wątpić w to. Nie? Jeżeli podejmujesz jakąś decyzję, jesteś pewien, że to jest rozsądna decyzja, ale potem się okazuje, że jest mnóstwo osób w internecie, którzy uważają, że postępujesz źle, niewłaściwie, albo się mylisz, to podkopuje trochę twoje decyzje. Zaczynasz myśleć, kurde, może oni mają rację. Tak dużo osób mówi, że wybieram źle albo podejmuję niewłaściwą decyzję. Może faktycznie tak jest. No. I w normalnych warunkach człowiek nie jest poddawany tego rodzaju przemyśleniom. Podejmuje decyzje i potem żyje z nimi i tyle. Bo tak naprawdę siedząc w internecie i tam dbając o opinię, no trzeba się interesować opinią ludzi. Jeżeli się uprawia jakąś taką social mediową działalność, to musisz zerkać na te opinie i bardzo ciężko jest czasami odfiltrować te opinie, które wynikają z dobrych intencji od tych z niewłaściwych intencji. No więc sobie czasami patrzysz na człowieka i on ci daje dobrą radę i myślisz sobie, no może warto wziąć to pod uwagę, a tak naprawdę tam siedzi złośliwy dwunastolatek za klawiaturą i dobrze się ukrywa. I on nie rozumie ciebie, nie rozumie rzeczywistości, ale ma dużo dobrych przemyśleń i się musi nimi podzielić. I ta, ty nie wiesz, myślisz sobie, kurde, pewnie jakiś mój rówieśnik, pewnie już coś doświadczył, przeżył w życiu i mi dobre rady daje, to powinienem może zastosować. Paradoksalnie czasami dorosły facet może podjąć niewłaściwą decyzję, potem przeczyta dwunastolatka, zmieni zdanie i się okaże, że ten dwunastolatek lepiej kombinował. To już jest inna historia. Cześć, obejrzałem wszystkie odcinki z Wiedźmina 3, jak przechodziłeś za pierwszym razem i rok temu. Kiedy i czy w ogóle mogę spodziewać się trzeciego razu? Rany boskie. No, musiałbym Wiedźmina grać cały czas. Nie wiem, czy bym się z tego utrzymał. Nie wiem, czy bym to wytrzymał. To mogłoby być męczące w pewnym momencie. Dudki się muszą zgadzać? To dlatego streamuję o tej porze? Kurde, to żeś mnie teraz obnażył. Jak już jesteśmy przy tym, to bardzo Państwa zachęcam do subskrypcji. Czy ja dyskryminuję dwunastolatków? Tak w odniesieniu do tego, co mówię? Pewa. Czy da się grać PvP tutaj? A to ja nie wiem, szczerze mówiąc. Nie zastanawiałem się nad tym. W ogóle mnie to nie kręci za bardzo, więc nie wiem, jeśli mam być szczery. Mam takie wrażenie, że trochę wolniej zabijam, niż bym chciał, nie? Trochę to trwa. Nie ginę, co niewątpliwie jest pewnym plusem, ale też zabijanie już mi zajmuje więcej czasu. Trzeba się rozejrzeć za lepszą bronią. Kiedy zaktualizuję swój sprzęt na Jaroku? Och, to jest doskonałe pytanie. Muszę też ogarnąć, w którym miejscu... Ja nawet nie wiem, chyba to mnie blokuje, tak naprawdę. Nie wiem do końca... Gdzie ja mam sprawdzić swój sprzęt? Sobie ostatnio w Windowsie wyświetlałem, to tam kilka tylko podzespołów było widocznych. U urologa? Oh my god. Myślałem, że rozmawiamy chociaż na chwilę, jakieś chwila poważnej rozmowy. To nie da się. HW Monitor, HW Info, to jest aplikacja, czy to jest jakaś funkcjonalność w Windowsie? Bo kiedyś się dawało właściwości komputera i się wyświetlały wszystkie sprzęty. Te podzespoły, a teraz tak, jak daje właściwości, tam się wyświetla kilka urządzeń. HW Monitor, to jest prosty program, aplikacja. Tutaj ściągnę pewnie razem z wirusem jakimś. Zawsze w takich niewinnych aplikacjach się kryje jakiś śmieciuch. W menedżerze urządzeń? No, chyba tak zrobię. No, muszę, ostatnio też mi ktoś zwrócił uwagę, że nawet w podcastach jest link do mojego sprzętu z 2018 roku. Ja teraz mam RTX-a 3090 Ti, ale się przestawiam w niedalekiej przyszłości na tego nowego 4090, tego, nie pamiętam, te nowe karty NVIDIA. Super? RTX Super? RTX 4000? Jeszcze nie mam tej karty, więc... A procesora nie pamiętam, serio. Sprawdzę sobie. No sprawdzę sobie, tak mówię już od 2 lat. Intel. Chyba. No... Hej, ja wiem, jak filmy robić i jak live'y prowadzić. Natomiast w kwestii tego, co ja mam w komputerze, to już przestałem to śledzić. Jak kupuję sprzęt, to wtedy no, to sprawdzam, rzecz jasna, ale to tylko na chwilę i potem wylatuje mi z głowy natychmiast.
To jak lista zakupów. Ja gram teraz na Full HD, bo mam kartę do przechwytywania Full HD. Znaczy, kartę do przechwytywania to sobie kupiłem 4K oczywiście, bo przecież trzeba inwestować w siebie i w jakość swoich streamów. Ale niestety nie działa. Tak jak powinna. Pozdrawiam, kurde. Wszystkich producentów urządzeń do przechwytywania. Akurat Avermedia w tym przypadku. No i wyszła nowa Avermedia, którą też kupię właśnie, żeby z nadzieją, że jednak się uda w 4K nagrywać. Bo zmieniałem komputer jakiś tam pół roku temu, może rok temu, żeby ten do streamowania mi się popsuł, nie? Więc złożyłem sobie nowy do streamowania i kupiłem tam kartę do przechwytywania i dopiero trzecia działała, pierwsze dwie nie działały. Pierwsze dwie to były karty, jedna zewnętrzna, jedna wewnętrzna Elgato, obie nie działały. Dopiero trzecia zadziałała, Avermedia, ale tylko połowicznie. W Avermedii są trzy wejścia, działa tylko jedno i do tego zamiast 4K przechwytuje tylko Full HD. Więc te wszystkie urządzenia to jest jeszcze, kurde, epoka kamienia łupanego. Nie można na nich polegać. I sporo osób, które inwestują w sprzęt do przechwytywania, streamują z dwóch komputerów, to doświadczają tego typu problemów. To nie jest tak, że moja sytuacja jest wyjątkowa akurat. Co robi karta do przechwytywania? Karta do przechwytywania pozwala podłączyć drugi komputer. W rezultacie streamujesz z jednego komputera, grasz na drugim. No i wydajność jest lepsza. Bo streamując z komputera, na którym grasz, drastycznie redukujesz tam grafikę na przykład, nie? Jakość grafiki albo osiągnięcia swojego sprzętu. Więc jak myślisz poważnie o tym, żeby streamować, no to myślisz raczej o dwóch komputerach. W której erze jesteśmy, że tu zombiaki chodzą? W erze imperialnej, czyli ta divine era, to jest era boska, to jest chyba jedyny okres, gdzie ludzkość żyła w miarę... Ale tu jest dużo... Wow, panie kochany, ile tu jest obszarów? No mniejsza z tym. Czyli w tej erze... Same problemy ludzkość miała w tym świecie, proszę państwa. Jakie mam rachunki za prąd, jak dwa komputery działają? Kurczaki, nie są to nie są takie straszne rachunki. Znaczy, nie są na tyle dotkliwe, żebym w ogóle je rejestrował. O tak powiedziałbym. Pośród różnych wydatków na szkołę dzieci, te rachunki za prąd są minimalne. Nie sprawdzisz teraz procka we właściwościach, na pewno boisz się. Czego się boję? Od sprawdzania procka się dzieją rzeczy niewłaściwe? Czego mógłbym się bać? Nie chce mi się teraz. Odpaliłem streama, żeby pograć w grę, a nie żeby procesor sprawdzać. To ja chciałem zrobić? Chciałem zrobić coś rozsądnego. A właśnie, zamiast recolor damy tutaj hide. Już żeśmy ustalili, że ten skrypcik działa dobrze. Też chciałbym lubić hack and slashe. Zazdroszczę ci rok. Widzisz, no tak to jest. Ja zazdroszczę wszystkim tym, którzy lubią anime, którzy lubią gry azjatyckie, bo tego jest pełno i jest dużo fajnych rzeczy. Teraz Final Fantasy Rebirth wychodzi i ponoć jest super ekstra. I chciałbym w to pograć bardzo. I nie jestem pewny, czy będę miał ochotę, a chciałbym. To zabawne w ogóle, nie? Że zazdrościmy ludziom... W ogóle ciekawe uczucie jest. Zazdrościmy, że ktoś coś lubi, bo też chcielibyśmy to lubić. I nie wiem do końca, czy to jest prawdziwe uczucie, bo często, jeżeli ktoś lubi coś, czego my nie lubimy, to podejrzewamy go o jakieś braki. To się zdarza, to łatwo ulec takiemu przemu, bo to jak czegoś nie lubisz, co ewidentnie jest lubiane przez większość, to masz takie poczucie, że masz jakiś deficyt. Nie potrafisz tego deficytu zrozumieć, więc wolisz to sobie tak tłumaczyć, a jestem rozsądniejszy, bardziej wnikliwy niż oni. Nie interesuje mnie tania rozrywka. Tak często się patrzy na te rzeczy w ten sposób. Wszystko sobie racjonalizujemy. Zawsze i wszędzie. O 8 się zazwyczaj budzę. No tak o 7.50 powiedzmy. Ale streama zaczynam o 8.50, więc staram się dospać tam jeszcze tam pół godzinki. Czy dzisiaj do 9? No nie. No już jest pierwsza, kurde. Nie powinienem tyle siedzieć, ale jeszcze troszkę posiedzę z państwem, a potem spróbuję zasnąć. Nie dzisiaj od 9, co ty? Ja dzisiaj miałem streama, zawsze mam streama do 11, od 9 do 11, potem idę na trening, no i potem to tym już się takimi domowymi rzeczami zajmuję. Albo coś zmontuję, jak mi ze streama jakiś materiał wyjdzie fajny i chcę go wrzucić na YouTube'a.
albo sobie coś tam pogram prywatnie. Potem przychodzi moja rodzina z przedszkola, sobie siedzę z nimi, jakiś obiad zjemy albo zrobimy też coś, nie? Tak. I dopiero potem wieczorem, gdzieś tam w okolicy 18, albo jakiś podcast nagrywam, albo coś, idę się zajmować jakimiś rzeczami, coś tam, przeglądam jakieś newsy, szykuję jakieś materiały na przyszłość, zastanawiam się, co obejrzeć następnego dnia na streamie. No i tak o godzinie 22 idę sobie z żoną pooglądać jakiś serial, ale to w związku z premierą Last Epoca się wszystko mi poprzestawiało. Śpię jakoś tak dziwnie, no bo się zasiedziałem. Jeden dzień zasiedzę się do godziny 4 i potem wszystko mi się przestawia. Totalnie wszystko mi się przestawiło. Ale to wyjdziemy na prostą. Spokojna głowa. Oglądaliśmy parę rzeczy z żoną, żeśmy oglądali. Jakoś tak nic nas nie kupiło za bardzo. Jutro będziemy, planowaliśmy dzisiaj, ale to się nie udało. Jutro będziemy oglądali taki serial 911 amerykański. Ponoć fajny policyjny taki. Poważniejszy policyjniak. Taki proceduralny, więc na pewno nie jest w 100% poważny, ale ostatnio oglądałem Rekruta i on jest taki, to jest taka tak zwane policyjne fantasy, ale bardzo fajnie się oglądało, bo tam Nathan Fillion ma jedną z głównych ról. A ja bardzo lubię Nathana Fillona, to jest taki pozytywny ziomeczek. Czy będzie dzisiaj stream poranny? Jest tak, raczej będzie, ale wiesz, no już nie może się to, może się nie udać też, no. Jak oceniam tę grę, porównując do Diablo i Path of Exile? To jest częste pytanie. Nie sądzę, żebym był w stanie nie sądzę, żebym był w stanie powiedzieć to, co chciałbyś usłyszeć. Jest najlepsza ze wszystkich. Ale to tylko dlatego to mówię, bo jest nowa, nie? Teraz jestem absolutnie wkręcony w to. Brakuje mi danych i doświadczeń, by moja opinia była wiarygodna. Najlepsze to jest Diablo 2? To jest, wiesz, to jest taka opowieść w stylu... Świat był najlepszy, jak miałem 12 lat, nawet musztarda była wtedy smaczniejsza, nie? Ci łucznicy to nieźle potrafią przysolić. Je człowiek zatrzyma na chwilę, muszę powiedzieć. To jest ciekawe właściwie w tej grze. Nie wiem, czy to jest błąd, czy to jest celowo tak zrobione, że jak się teleportujesz do miasta i wrócisz potem z powrotem do lokacji, z której żeś się teleportował, to nagle mapa, którą odkryłeś, nie jest w całości odkryta. Częściowo jakby znowu się pojawia ten Fog of War. Nie wiem, czy takie intencje były, bo to jest interesujące dosyć też, ale... Holy fuck. Jesus. Ale mnie wybuchło, co? Tak widziałem, że tam się zbiera jakaś nekrotyczna energia. Ale nie sądziłem, że mnie aż tak, kurde, przetrzepie strasznie. Dobrze, że nie hardcore, nie? No ja nie gram na hardcorach. Za dużo presji. Ja nie wiem, nie czaję ludzi, którzy tego typu presję na sobie. Ja to mam, wiecie, takie troski w stylu... Czy mój syn sobie dobrze radzi w szkole? Czy w relacjach społecznych sobie radzi? To mnie interesuje bardziej. To mnie stresuje. Czy moja córka... Jak sobie moja córka poradzi w szkole? Jak sobie poradzi w przedszkolu? Czy nie ma jakichś problemów? Czy coś, jakaś krzywda się moim dzieciom nie dzieje? Ja nie potrzebuję dodatkowych trosk związanych z tym, że gra może mnie zabić. Nie czaję tych wyzwań akurat konkretnych. Czy ja zaproszę Boxdela na streama? Może kiedyś. W sensie po co? Ja z Boxdelem nie mam za bardzo relacji, poza tym, że jesteśmy obaj na YouTubie. Tak między nami? Wydaje mi się, że to byłaby ciekawa osoba do pogadania. Gdyby się udało z nim szczerze porozmawiać. Każdy kto... Tylko, że wiecie jak to jest, nie? Że dzisiaj w ogóle pokazywanie Boxdela i mówienie o Boxdelu to jest promowanie niewłaściwych wedle większości treści. Nie zawsze jest prawda. I na pewno nie byłaby to prawda w moim przypadku, ale jestem ciekaw tego, jak on myśli. Bo on na pewno spory sukces odniósł na YouTubie i w biznesie. Fajnie byłoby zobaczyć, co mu w głowie siedzi. Ile rzeczy, które robi, są świadome, ile rzeczy, które robi, są przypadkowe. Ciekawi mnie Boxdel jako człowiek. Powiedziałbym, że większość cech, które pokazuje w przestrzeni publicznej, to nie są cechy pozytywne, ale to mogą być tylko pozory. Więc ciekawi mnie, ciekawi. Myślę, że też ludzie mu przypisują dużo cech, które nie mają z nim nic wspólnego. Tak pozytywnych, jak i negatywnych. Boxdel jest spoko, ale teraz wszyscy po nim jadą i wyciągnęli mu papiery z 2014 i mówią, że się zmieniła przez te lata, był spoko. Nie wiem, czy tak jest dokładnie. Nie wiem, czy jest spoko. Trudno to ocenić. Do tego służy rozmowa między innymi, nie? Jest tak, no, może jest spoko, ale poza takimi oczywistymi zarzutami, które można mu postawić dzisiaj, można na pewno mieć takie wrażenie, że bardzo instrumentalnie traktuje ludzi.
i że podchodzi biznesowo do znajomości, to nie jest właściwe i godne naśladowania podejście. Jestem ciekaw, czy to jest prawda? Czy to po prostu jest tak, czy to jest taki wizerunek, który nie ma nic wspólnego z rzeczywistością? Bo z drugiej strony, przy sukcesie, jaki on, to jest interesujące, nie? Że bardzo często opisują go ludzie, którzy byli blisko i ma to sens, ale ci ludzie też, ich opinia jest nacechowana jakimiś sympatiami albo antypatiami. Krótko mówiąc, ludzie, którzy mówią rzeczy niewłaściwe o Boxdelu, mówią je bardzo często w internecie, dlatego że mają w tym interes. Czyli tak jak powiedziałeś, że teraz jest taki czas, że warto jeździć po Boxdelu. Więc te opinie na jego temat no, nie są autentyczne. Wynikają z tego, że ludziom się opłaca. I sytuacja była też inna, jeżeli jak Boxdel był postrzegany jako człowiek, który może zapewnić jakiś sukces albo pomóc w osiągnięciu sukcesu, to wiele opinii na jego temat było takich, jakie się opłacało mieć, nie? Czyli warto było mówić dobrze o Boxdelu, bo była szansa, że on zwróci na ciebie uwagę i że ci jakąś tam, nie wiem, jakoś cię wypromuje. Nie? Więc w social mediach i na YouTubie prawdziwa opinia na temat człowieka nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Każdy prowadzi jakieś gierki tutaj i robi to, co mu się opłaca najwyraźniej, więc te opinie są niewiele warte. Nie wiemy tak naprawdę. Nie? I z tego względu to byłaby ciekawa dla mnie rozmowa. Ale ja też nie chcę być częścią tego świata tutaj, tej takiej trochę pato-influencerki, bo tak to widzę. Więc raczej nie będę tutaj walczył za wszelką cenę, żeby swoją ciekawość zaspokoić. Czy ja mam jakieś papiery wartościowe? W sensie akcje, o to ci chodzi? Mam jakieś tam akcje, ale raczej nie jestem inwestorem. Mam te akcje, bo jestem ciekaw, jak się sytuacja na giełdzie zmienia, bo to mi pozwala ocenić sytuację na przykład deweloperów, którzy coś tam robią i na giełdzie funkcjonują. Na przykład mam akcje Microsoftu, mam akcje Sony i nie mam ich dużo, ale cały czas mi się wyświetlają powiadomienia, więc wiem, kiedy Sony jest na minusie, wiem, kiedy Microsoft jest na plusie. A raczej to traktuję nie jako inwestycje, tylko jako źródło wiedzy. Ma to sens? Ja się specjalizuję w tym, co lubię i w tym, na czym się znam, czyli robienie rzeczy na internetach. I to jest moja działka. A zabawy w inwestycje to przypadkowo tylko. Jezu, czy ja dożyję Dragon Age Dreadwolf? Ja nie wiem, czy chciałbyś tego tak naprawdę. Wyobraź sobie, że przed premierą Anthem byli ludzie, którzy myśleli: Jezu, czy ja dożyję tego Anthema? Już się nie mogę doczekać, na pewno będzie takie super. Byli tacy. I się może okazać, że ty jesteś takim człowiekiem. I czeka cię ogromne rozczarowanie. I tak naprawdę tego nie chcesz. Czy są poziomy trudności? Wydaje mi się, że w endgame'ie są. Teraz w kampanii nie ma. Nie możesz sobie wybrać poziomów trudności. I przynajmniej ja nie widziałem tego. I może dobrze. Nie? Przechodzisz sobie kampanię, levelujesz, poznajesz postać. Czy jestem w stanie polecić jakieś dobre informacje ze świata MMORPG-ów? Interesujące pytanie. Jest parę kanałów, które zajmują się newsami w taki bardzo rzetelny sposób. No i jeżeli tam są ciekawe informacje ze świata MMO, to oni też je zawierają w swoich informacjach. I są trzy takie miejsce. Pierwsze to jest Skillup. To jest kanał prowadzony przez Australijczyka. Trochę się rozwinął przez ostatnie lata, kiedyś on robił sam. Teraz ma współpracowników, ale robi bardzo dobrą robotę. Jest taki kanał, który się nazywa Bellular News i to jest facet, który zaczynał od Warcrafta, ale teraz bardzo sprężną działalność dziennikarską prowadzi. I jest jeszcze taki kanał Fextra Life, który jest krytykowany z różnych powodów, ale też jeżeli chodzi o RPG w ogóle i także RPG MMO, dużo fajnych rzeczy można się od niego dowiedzieć. I po angielsku to są wszystko te kanały. Jeżeli chodzi o polskie kanały, to jakoś tak... To musisz u mnie, na Rockplayu. Jak się pojawią jakieś fajne newsy ze świata MMO, to ja zawsze przekażę, ale też nie interesuję się tym tak super, super intensywnie, żebym wszystko wiedział. Najważniejsze rzeczy wiem, ale no, gier MMO nie da się wszystkich ograć, nie? Ale no polecam te rzeczy. Ja regularnie oglądam. To traktuję trochę jako podcasty. Idę sobie na siłkę, to sobie z YouTube'a ściągam ich rzeczy. Legalnie, bo mam YouTube'a Prima. I sobie słucham po drodze. I dzięki temu wiem dużo na temat tego, co się dzieje, więc nawet jeżeli nie mam osobistych doświadczeń z grami MMO, to sporo wiem, co się dzieje. A to są też tacy fajni ludzie, bo oni są bardzo autentyczni. To nie są takie, jak to się mówi, access media. Rozumiecie to pojęcie, access mediów? Ja właściwie niedawno się zacząłem nad nimi zastanawiać, a to jest tak znane, że to są takie media, które serwują newsy. I dzięki temu, że serwują te newsy, mają dostęp do kolejnych newsów, są zapraszani na eventy,
ale też ich opinia jest daleka od rzetelnej. Chyba to oznacza, tak? Jakby byłem w stanie od dawna rozpoznać takie media jedne od drugich, ale też nie zastanawiałem się nad tym, jak one się nazywają. Że jest specyficzna nazwa, która określa to podejście do mediów. Jest jakby jedną z istotnych patologii tego całego systemu jest to, że jeżeli... To jest trochę takie przekupstwo niejawne i nieoczywiste dosyć często, że jeżeli robisz recenzję gry albo masz opinię na temat gry i jesteś zaproszony i wygłaszasz tę opinię, to jeżeli wygłosisz opinię pozytywną, to jest duża szansa, że ta firma, którą oceniałeś, zaprosi cię na event albo wyśle ci kopię recenzencką wcześniej. Jest w tym coś takiego, nie? Że dostajesz wcześniej dostęp do informacji, więc z dziennikarskiego punktu widzenia jesteś do przodu, no bo masz dostęp, nie? To jest istotne, nie? Ten access. Ale konsekwencja jest taka, że no to cię trochę ogranicza, że masz dostęp do informacji wcześniej, ale jak ta informacja będzie negatywna, no to z czasem ten dostęp będzie ograniczony. Więc to jest taka dosyć oczywista patologia i wiadomo, że tak nie należy. Ale też z drugiej strony, jakby z dziennikarskiego punktu widzenia, no masz problem, bo wiesz, że ważnym elementem warsztatu dziennikarskiego jest uzyskanie dostępu do informacji. I teraz masz dwie rzeczy, które musisz postawić na szali. Swoją rzetelność, ale brak dostępu do informacji, czy brak rzetelności, albo wątpliwa rzetelność i pełny dostęp do informacji, nie? Obie opcje mają wady i zalety. I ostatecznie chyba w dużych mediach wygrywa mniejsza rzetelność i dostęp do informacji. No bo na tym się zarabia. Możesz napisać artykuł wcześniej, masz clickbait i to działa. W sensie to działa niestety. To już jest nasza wina, nas jako czytelników. No bo wiecie, krytykujemy te access media. Jest to racjonalne, że my je krytykujemy. Ale mimo to większość z nas konsumuje te media. Jest to szerszy problem. Bo jeżeli wiemy, że te media są nierzetelne i piszemy o tym i rozmawiamy o tym i to nie jest dla nikogo tajemnica, to jak to możliwe, że te media są popularne? Że to działa? Dlaczego to działa, nie? Jeżeli wiemy, że jest nierzetelne? Ale jestem przekonany, że wszystko ostatecznie sprowadza się do edukacji. Jeżeli jesteśmy wystarczająco wyedukowani, żeby informacje krytycznie ocenić, to media działające na tej zasadzie szybko by straciły na znaczeniu. A można oczywiście mówić, że 80% ludzi to głupki są, ale to jest cały problem, to jest społeczny problem, że nie uczymy się sami, nie uczymy się jak weryfikować informacje. I jest taką niezaprzeczalną prawdą i każdy, kto się na chwilę zatrzyma, to wie o tym, że przyswajamy dużo łatwiej informacje, które nam się podobają i odrzucamy te informacje, które nam się nie podobają. I to jest znany fakt. Znaczy, wszyscy o tym wiedzą, i to nie jest żadna niespodzianka. Ale mimo to jako społeczeństwo funkcjonujemy cały czas w tym takim absurdalnym podejściu, że nadal przyswajamy tylko to, co nam się podoba. To, co nam się nie podoba, nie przyswajamy. Mimo tego, że wszyscy znają te fakty. Że jesteśmy podatni, że ulegamy manipulacji, że sami się manipulujemy. Więc jak to jest, że to jest taka powszechna informacja o naszej podatności na manipulację, a nadal się dajemy robić, wkręcać. No i myślę sobie, że wszystko się sprowadza do edukacji. Że im bardziej jesteśmy świadomi tego jako społeczeństwo, tym będziemy lepsi. Edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Ale dobra edukacja, nie? Ogromny problem jest z szuryzmem. A, no to jest inna kwestia. No ale to jest chyba część tego samego problemu. Znaczy ludzie, którzy wierzą w jakieś tam teorie spiskowe, jakieś takie skrajne nawet rzeczy, bardzo często są bardzo rozsądnymi ludźmi w normalnych życiowych sytuacjach. Tylko coś ich tam skrzywiło w pewnym momencie, w jednym zakresie i nie potrafią się z tego wyzwolić. I na co dzień mogą normalnie funkcjonować, pracować i być nawet rzetelni w tej pracy, a z drugiej strony mogą wierzyć w płaską ziemię. I to tak w sposób niezaprzeczalny i wręcz, powiedziałbym, radykalny. Jest to interesujące, to w jaki sposób jesteśmy zbudowani. No ale kurde, rok nie czujesz, że te algorytmy są nudne i nie wnoszą nic nowego? W sensie, dlaczego mi to mówisz? Mówisz mi tak, jakbym ja był częścią problemu. Ja raczej mam skłonność do poszukiwania informacji rzetelnych. Z tego też powodu nawet w takich błahostkach, jak gry MMO, jestem w stanie ci podać źródła informacji, które są bardziej wiarygodne od powszechnie dostępnych. Więc ja nie jestem raczej częścią problemu. Chociaż pewnie też mam skłonności do tego, żeby lubić rzeczy może niewarte lubienia albo... Ale w swojej branży raczej jestem w stanie zdobyć informację, która jest wiarygodna. Więc ja jestem absolutnie świadom słabości algorytmów różnych i tego, że one są niewiele warte. Ale świat jest jaki jest.